Gościem dzisiejszego odcinka programu jest Halina Bogucka, aktywna działaczka koszalińskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Człowiek, który się uśmiecha bez względu na to, ile ma lat, jest zawsze piękny. Halina Bogucka, rodzinny Lwów, wspomina z uśmiechem na twarzy. Przed wojną miasto tętniło życiem. Pamięta lwowskie cukiernie, alejki i życzliwych mieszkańców. A przede wszystkim to, że jej dzieciństwo było spokojne i szczęśliwe. Pierwsze wspomnienia, co zapamiętałam z dzieciństwa, to był po prostu mój dom. Znałam dość dużo miejsc ciekawych, przede wszystkim te, które powinno dziecko widzieć, a więc ciekawe wystawy, kościoły. Zawsze jak była jakaś uroczystość, czy to Boże Narodzenie, czy Wielkanoc, to mama za rękę i szłyśmy, przed Wielkanocą i na Boże Groby, albo na Boże Narodzenie, jak były po tych kościołach szopki, to robiłyśmy sobie rundę po kościołach, żeby te szopki wszystkie zobaczyć. Liczne miasto. Chodziłyśmy zwłaszcza tak pod wieczór, jak się zaczęło ściemniać, jak się zapalały wszystkie reklamy na budynkach, jak ulica Akademicka cała się jarzyła przeróżnymi światłami. Na końcu Akademickiej był pomnik Fredry. Ten pomnik był oświetlony reflektorami. Obok była słynna cukiernia Zaleskiego, gdzie na każdą okazję, na każde święto był wystrój wystaw taki, że na przykład święty Mikołaj jechał na sankach, że tam podarki, paczki, czy jakieś pomagały mu jakieś zwierzaki, czy krasnoludki. I to wszystko było zrobione z marcepanu i z cukru i z czekolady. I zawsze właśnie wieczorem, jak to jeszcze było podświetlone reflektorami, te wystawy, to taki był tłum, że trzeba było się przyciskać bliżej, żeby zobaczyć, co tam jest. A ja, ponieważ wystawa była dość wysoko, no może tyle co stół, to niektóre dzieci to dosłownie mamy podsadzały, żeby zobaczyły, jak były małe. Także cały Lwów był taki właśnie oświetlony, piękny i taki, no, dość sporo budynków zabytkowych, do dzisiaj zresztą tam jest. Niestety dzieciństwo pani Haliny skończyło się w 1939 roku. Miała wtedy 9 lat. Dziadek poszedł jako ochotnik, nie było go w domu. Przyszedł, jak to się wszystko skończyło, to wrócił. No, nie było w domu ani, nie przyjechał już ani na, w 1938 roku na święta, ani w kwietniu na Wielkanoc już. Nie przyjechał ani ojciec, ani jego brat, który był Podhalańczykiem, już nie było urlopu w wojsku. Także, że to było takie, no, czuło się, że coś jest nie tak, tym bardziej, że we Lwowie zaczęły się takie różne dziać dziwne rzeczy. W 1940 roku rozpoczęły się masowe wywózki. To był 13 kwiecień. Wcześniej jeszcze wzięli do więzienia dziadka, bo dziadek nie wytrzymał i włożył mundur i poszedł bronić Lwowa. Już nie było czego bronić, więc wrócił do domu. No i na początku października dziadka wzięli, był w więzieniu w Brygitkach i raz na miesiąc można było zmienić bieliznę i coś tam dać, no więc to przeważnie była jakaś cebula i jakieś takie rzeczy, czy kawałek tam jakiegoś niepsującego się boczku wędzonego, czy czegoś. No i bielizna.
z tym, że było o tyle przykro nam, że jak bieliznę starą oddawali, a dziadek, mama tam czekała, aż się przebierze, no to jednak była zakrwawiona ta bielizna i to straszne było. Nikt nie ostrzegł ich przed planowanymi wywózkami. 13 kwietnia o 1 w nocy po prostu rozkazano rodzinie pani Boguckiej spakować się i opuścić mieszkanie. Pukanie do drzwi to nie można nawet nazwać pukaniem, to było motanie do drzwi. No i przyszli żołnierze rosyjscy i przyszedł z nimi nasz dozorca. I najpierw robili rewizję. Po raz drugi, bo jak dziadka zabierali do więzienia, to też była rewizja. Robili rewizję, oczywiście nic nie znaleźli, ale pozabierali jakieś stare jeszcze, chyba XIX-wieczne, a może nawet XVIII-wieczne, stare takie szable, bo dziadek lubił zbierać i sobie wieszał na kilimie na ścianie. Więc to pozabierali wszystko, ale poza tym nic nie znaleźli i no to zabierajcie się, ubierać się i jak, co, gdzie? No i babcia i mama i ja jeszcze, mama się ubrała i mówi, bo ja się nic nie pakowałam, tylko strasznie płakałam cały czas. No a one pakowały nas. Był taki kosz wielki, z którym jeździliśmy na letnisko zawsze, taki wiklinowy. Ale miał przykrywę zamykaną, nawet kłódkę. No więc do tego kosza zaczęły wrzucać. A to garki, a to pościel, a to to, a to tamto. A mama jeszcze na końcu mówi, bo widzi, że ja żadnej lalki nie biorę. No może weźmiesz jakąś lalkę? Nie chcę nic. No to mama do kieszeni wsadziła tą malutką. No i ta malutka pojechała z nami. Zawieźli nas na dworzec. Obiecywano im, że podróż będzie krótka. Trwała 18 dni. Wywieziono ich do oddalonego o 7000 km Kazachstanu. Porobione takie z drewna prycze. Wagon oczywiście nieszczelny. Taki, no, taki towarowy z wejściem w środku i dziura w podłodze i taki kwadratowy wypust zrobiony na załatwianie się. Na początku to jeszcze jako tako było, ale potem jak to nie było czym spłukiwać, to możecie sobie wyobrazić, jaki tam fetor panował w tym. Pomimo tych nieszczelności, gdzie to trochę przewiało, jak jechało. No ale zabite były również okienka od zewnątrz, także myśmy nawet nie bardzo wiedzieli. Po drugie, staliśmy prawie do wieczora na tym podzamczu cały dzień. No i babcie do nas przywieźli, o tyle byli uczciwi, że wzdłuż wagonu krzyczeli, gdzie tam jest rodzina. No i w końcu tam się mama odezwała, otworzyli, bo byliśmy zaryglowani i babcie wepchnęli do przedziału tak jak stała. Także nie miała ani bielizny, ani nic na zmianę, tylko tak jak stała z torebką pojechała. Myśmy tam trochę jedzenia zabrali, ale jak to w domu, tym bardziej, że była wojna. Za dużo tego nie było. Po drodze nam dali dwa razy zupę, taki kapuśniak. Dwa razy zupę i czasem jak staliśmy gdzieś na większej stacji, to szli żołnierze wzdłuż, otwierali i dwa ciławieka za kipiatką. I przynosili gorącej wody wiadro, każdy tam sobie kubeczkiem nabierał, ale to była tylko gorąca woda. Jak ktoś coś do tej wody miał, to sobie dodawał, jak nie miał, to nie dodawał. No i jakoś wytrzymaliśmy, ale nie było łatwo, bo to wszystko było za mało. Myśmy bardzo szybko pozjadali swoje zapasy, no ale to było 18 dni. Akurat nie na 1 maja dojechaliśmy do stacji, która się nazywała Ajagus. Z wagonów ludzi przerzucano do ciężarówek, wywieziono ich do opuszczonych baraków.
myśmy byli w tym baraku przy drzwiach i przy oknie. Z tym, że okienko było takie malutkie, podzielone na 6 szybek i zabite na głucho od zewnątrz gwoździami. Także do otwierania nie było mowy, no ale tam nawet chyba się jakaś prycza znalazła, którą myśmy zaraz sobie tam, że tak powiem, przygarnęli, no a reszta spała na podłodze. No ale pytamy się o jakąś, bo tam Kazach jakiś nasz tak niby przyjmował. Pytaliśmy się, no a gdzie jest jakaś woda? My przecież my nie, jedzenie, bo my nie mamy. Woda to jest tam na dole rzeka, a jedzenia to musicie się sami starać. O jedzenie starano się różnymi sposobami, wraz z upływem czasu na zasadzie handlu wymiennego. Wszystko za herbatę można było od Kazachów kupić i ja początkowo nie wiedziałam czemu, a oni mi tłumaczyli, że bez herbaty ich głowa boli. Okazuje się, że oni mieli migreny i po prostu jak się nie napił mocnej herbaty, to on, głowa go bolała, źle się czuł, no, nie mógł egzystować. Potem zaczęły one przychodzić tam do nas, do baraku i zaczęły różne rzeczy przynosić. Jak już nie było czaju, no to jak zobaczyły, jak my jesteśmy ubrani, to czasem mówi, daj to, daj to. No to tam wiedzieliśmy, że jak możemy dać, to dawaliśmy, albo mama coś innego wyciągała i pokazywała. Także handel zamienny potem już był trochę, jak to się mówi, oni się przyzwyczaili, że my jesteśmy inaczej ubrani, że mamy inne rzeczy, że oni tego nie mają, że oni tego nigdy w życiu nie widzieli prawdopodobnie. I tak różne rzeczy im się podobały, a najbardziej im się podobały drobne monety. Na drugą część historii pobytu w odległym Kazachstanie zapraszamy już za 2 tygodnie.